Cześć Wam, kochani. Jestem przy Koloseum. Miałam robić live'a o godzinie 10 do 10.30. Niestety nie jestem w stanie tego zrobić, dlatego że jest bardzo słaba linia internetowa, którą przesyłam z włoskiej komórki. Ja Wam teraz pokażę, co tutaj się dzieje. Jeżeli mi się uda zrobić w innym miejscu miasta, to tak, bo ja zaraz będę wyruszać od Koloseum w stronę Placu Weneckiego, Schodów Hiszpańskich. Może pójdę najpierw do Fontanny di Trevi. Postaram się gdziekolwiek Wam zrobić tego live'a. No wybaczcie, niestety nie jestem w stanie tego zrobić. No nie ma internetu, zobaczcie ile ludzi jest za mną. Tam jest z tyłu za mną Koloseum i no widzimy się w innym momencie. Kto będzie miał czas, to wpadnie, a jak nie, no to trudno. No, zobaczy później live'a z miejsca, z którego zrobię. To jest Via Poli Imperiali. Ja idę w stronę Fontanny di Trevi. Zostańcie do końca filmu, bo naprawdę zobaczycie fajne rzeczy na tym filmie. Tu jest widok na Piazza Venezia. Piazza Venezia jest rozkopana, jak widzicie, jakieś tam, nie wiem, co to za zielone, ale po prostu budują tutaj metro. I żeby przejść na drugą stronę, to trzeba obejść tak dookoła, jak Wam pokazuję. Ja tu chwilę stanęłam i z Wami porozmawiam. Byłam pod Koloseum, nie udało mi się zrobić live'a z tego względu, że przez roaming z telefonu włoskiego nie przechodził mi internet na polski telefon. Zobaczymy w ciągu dnia, jak się przemieszczę, czy uda mi się zrobić live'a w innym miejscu. Tak czy inaczej nagrywam krótkie filmiki, zmontuję to i puszczę na tym kanale Mandziare Łebki. A jeszcze dla wszystkich, którzy wybierają się tutaj samochodem do centrum Rzymu, po prostu nie można wjechać do centrum, trzeba mieć specjalne pozwolenia, tak w ogóle to są wielkie prace przy Koloseum, przy Placu Weneckim, no i zobaczymy dalej, bo kieruję się do Schodów Hiszpańskich, a później pójdę, no do Fontanny di Trevi najpierw, a później do Schodów Hiszpańskich, bo stamtąd wezmę metro do Ostii. Już Wam pokazuję jeszcze, jak tutaj się dzieje, po prostu, jak to się mówi, wielkie kazino. A teraz idę w stronę Via del Corso. Tutaj widok jest na Via Nazionale. I ja dochodzę właśnie do tego. Wyobrażam sobie, że Rzym jest tak rozkopany w kilku miesiącach. A tutaj widok na piękną lodziarnię. Zobaczcie, jak wyglądają lody w lodziarni włoskiej. Pełne są pojemniki. Nie ma tak, że nie ma lodu w środku. Przykro patrzeć na polskie lodziarnie, jeżeli w pojemniku jest tylko ciut lodu. Dalej idę w stronę Fontanny di Trevi. Zobaczcie, jak ulice są zastawione motorynkami. Nie mogłam przejść, naprawdę musiałam się przyciskać tam, żeby dojść do tej ulicy, co teraz idę, bo to jest właśnie ulica, która prowadzi do Fontanny di Trevi. Też pełno ludzi. No i naprawdę miesiąc jest takim miesiącem, gdzie jest dużo turystów. Fajnie mi się spacerowało, fajny czas spędziłam w Rzymie, naprawdę bardzo się cieszę, że przyjechałam do Rzymu. A mam nadzieję, że i Tobie się podoba ten filmik, także oceń ten filmik, zostaw łapkę w górę, także jakiś komentarz, no i zapraszam Cię na moje filmiki, na te, które nagrałam. Tak,
jest aktualna sytuacja w Rzymie przy fontannie di Trevi. Jest godzina 12, 13 lutego. Zobaczcie, ile jest ludzi. Full, full, full. Mój internet nie działa, nie mogę przesłać internetu przez router z drugiego telefonu i no niestety nie mogę zrobić Wam live'a. Znajduję się przy fontannie di Trevi, nie mogę zrobić live'a. Niestety nie ma dobrej linii. Puszczam Wam tego shorta. Zmontuję Wam jakiś filmik, który nagrałam po drodze, jak szłam od Koloseum tutaj do fontanny di Trevi. No i po prostu będziecie tak oglądać. No bardzo mi jest przykro. No jeszcze teraz będę próbować, ale niestety trudno. O, zobaczcie, za mną jest fontanna di Trevi. Eko, pełno ludzi. I tak jak widzicie, bardzo dużo ludzi przyszło pod fontannę di Trevi. W ogóle w miesiącu lutym bardzo dużo ludzi przyjeżdża do Włoch, bo w sumie jest ładna pogoda, nie jest za gorąco. Od czasu do czasu spadnie deszcz, ale tak w sumie to nie pada tak codziennie. Pada najwięcej w miesiącu listopadzie i w grudniu. To są wtedy takie duże ulewy jak nie wiem. No jak widzicie, jest full ludzi przy fontannie di Trevi. Ja tutaj nagrałam kawałek tego filmu dla Was. Tak jak wcześniej powiedziałam, nie mogłam zrobić tego live'u. I teraz pokazuję Wam dookoła fontanny di Trevi. Weszłam w ulicę Via dei Laboratori. Będę kawałek szła tą ulicą, pokażę Wam, jak dużo jest ludzi. No i oczywiście zobaczycie, ile osób siedzi przy restauracjach. Jeszcze rzucimy okiem na fontannę di Trevi. Teraz jeszcze taka ciekawostka, w związku z tym, że aktywiści wrzucają różne farby do fontan, to do fontanny di Trevi nie można się przybliżyć, jest zabronione i nie można stanąć blisko fontanny i wrzucić pieniążka, ale z daleka można wrzucić, więc jeżeli ktoś ma mocny rzut, to do fontanny doleci, ale teraz już nie wolno tam na dół schodzić. Teraz jestem właśnie na tej ulicy Via dei Laboratori i zobaczcie, jak dużo ludzi jest. Pokazałam Wam tutaj lodziarnię. No i naprawdę full, full ludzi. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam w ogóle dzisiaj pojechać do Rzymu i nagrać ten filmik. Bo ja w Rzymie ostatni raz byłam jesienią, jakoś tak we wrześniu. Później nie jeździłam. Różne sprawy rodzinne nie pozwalały mi na to, żebym przyjechała do Rzymu. No i w sumie teraz taka pogoda, dobry czas. Dzisiaj jest ostatni dzień karnawału, 12 lutego. Jeszcze taka ciekawostka, że dzieci wczoraj ani dzisiaj nie poszły do szkoły. Wszystkie szkoły mają wolne i podstawowe i średnie, także było full młodzieży. Tutaj zobaczcie, jakie fajne na tej wystawie były ciastka z bitą śmietaną. A tu znajduje się przy Piazza Barberini, no i stąd biorę metro, które dowiezie mnie do stacji Termini, a z Termini wzięłam metro linię B do Eur-Maliana i po prostu jechałam do domu. No i niestety nie mogłam nagrać, znaczy nie mogłam zrobić tej transmisji, jak powiedziałam. Jestem w meczu, pełno ludzi. Postaram się Wam wrzucić transmisję, którą nagrywałam na inny kanał. Słuchajcie, już wysiadłam na stacji Eur-Maliana. Idę teraz na pociąg do Ostii Antycznej.
spróbuję jeszcze z tej stacji tutaj zrobić live'a, zobaczymy czy mi się uda. Tak w ogóle jak przyjedziecie właśnie do Rzymu, a będziecie chcieć jechać do Ostii, to musicie się kierować per Lido, Lido di Ostia. I tutaj mamy właśnie schody, które są, nie działają, ale możemy zejść tędy i zaraz zobaczę, bo może jest pociąg do Ostii i trzeba, o jest pociąg, bo pociąg jeździ co 15-20 minut i powiem wam, że jak nie wejdę do tego pociągu, to już później będę musiała czekać następne pół godziny. Zobaczcie ile ludzi. Słuchajcie, wysiadłam w Ostii Antycznej. Niestety nie mogłam zrobić live'u nawet w pociągu, jak już było na zewnątrz. Jak zauważyliście, zmontowałam wam filmik z różnych miejsc, gdzie byłam. No już jest godzina, która? Mówię wam, która jest godzina? O, za 5:03. Jest za 5:03. O, za 5:03. Okej. I tego. I wracam do domu, zmontuję ten filmik i wam puszczę. Nie pokazuję się już, bo jestem bardzo zmęczona, upocona. Biegałam z kamerką cały dzień, ale puszczę wam live stream, który robiłam na innym moim kanale kulinarnym, więc to ściągnę i wam puszczę. No zobaczcie, jak dużo ludzi jest na stacji, wracają z wykopalisk archeologicznych, zwiedzali wykopaliska, a teraz właśnie czekają na pociąg do Rzymu, bo po tamtej stronie jest pociąg do Rzymu. Ok, dziękuję bardzo, że byliście na tym filmie. Pozdrawiam was serdecznie. Zapraszam na wszystkie moje filmy kulinarne. No i na inne. I ciao a tutti.